koniec I wojny światowej. Niemcy okupujące znaczny obszar Rzeczpospolitej pokonane. Austro-Węgry rozpadły się jak mydlana bańka. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Do kraju z internowania powrócił Józef Piłsudski. Przekazano mu władzę. Potrzebne było wojsko, potrzebna była administracja, potrzebna była także policja. 24 lipca 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem ustawy o Policji Państwowej? Stwierdzam, że Sejm Rzeczypospolitej powyższą ustawę przyjął. W ustawie tej czytamy między innymi: Artykuł 1. Policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa. Artykuł 2. Policja państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Bardzo szybko zaczęto tworzyć kolejne zręby organizacyjne. Powstawały komendy wojewódzkie policji, komendy powiatowe, komisariaty i posterunki. Policjanci składali ślubowanie na sztandar Rzeczpospolitej. Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek państwa polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej państwa polskiego jedności dochować. Wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie, rozkazy przełożonych wykonać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Wszystko to przerwała wojna z Rosją Radziecką. Początkowe sukcesy na froncie szybko przekształciły się w bardzo trudną sytuację. Kontrofensywa wojsk rosyjskich zatrzymała się na Wiśle. Świeżo odzyskana niepodległość została zagrożona. Polacy spontanicznie i ochotniczo zgłaszali się do obrony ojczyzny. W tym właśnie czasie komendant główny policji wydaje rozkaz. Ze wszystkich podwładnych mi komend Policji Państwowej napływają do mnie meldunki o żywiołowym rwaniu się funkcjonariuszów policji do wojska. Jakkolwiek chęć ta obrony zagrożonej ojczyzny chlubna jest i ze wszech miar zrozumiała, to jednak nade wszystko ważniejsza jest racja ogólnopaństwowa. Nią się też powoduje wola kierownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wkłada na mnie ciężki obowiązek skierowania waszego zapału na właściwą drogę najściślejszego wykonywania twardej waszej służby. Wyście ostatnimi szeregami armii. Gdyby przyszła ostateczność, pójdziecie jako ostatni żołnierz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej po zwycięstwo lub śmierć w okopach. Niech to będzie do czasu uciszeniem waszego porywu wojskowego. Chcąc zatrzymać funkcjonariuszy w szeregach policji, utworzono specjalny pułk policyjny. Policjanci szli na front, walczyli i ginęli. Wojna na frontach zanikła, policjanci jednak ginęli dalej. Poświęcali swoje życie, strzegąc spokoju społecznego. Przenieśmy się na przykład w dzień Wigilii 1934 roku. Świąteczny nastrój, wielkie kulinarne przygotowania. Tymczasem posterunkowy 3. Komisariatu nocą patroluje ulicę Poznania. W pewnym momencie zauważył dwóch mężczyzn wychodzących z piekarni. Na plecach mieli duże worki. Policjant nie miał żadnych wątpliwości. Włamywacze. Stój! Policja! Nie posłuchali. Rzucili się do ucieczki. Skręcili w poprzeczną ulicę. Policjant pobiegł za nimi. Jeden z nich, ukryty w bramie, odczekał, aż funkcjonariusz go minie. Wyskoczył z bramy i 5 razy strzelił w plecy policjanta. Nie chybił ani razu. Wielkości, komu nazwę twą przydano? Ten tęgi sił odżywia w sobie moce i
i duszą trwa wielokroć powołaną, świecącą w długie narodowe noce. Więc choć jej świeży grób opłakiwano, przemoże śmierć i tłumień kła zdruzgoce, powstanie z martwych. Pierwszego września 1939 roku Niemcy napadają na nasz kraj. Władze polskie ewakuują policjantów na wschód z zamiarem wykorzystania ich jako żandarmerii na zapleczu frontu. Szybko postępująca klęska militarna przekreśla jednak te plany. Część policjantów jest internowana na Litwie, Łotwie, a także w Rumunii. 17 września w granice Rzeczpospolitej wchodzą wojska radzieckie. Kilka tysięcy policjantów dostaje się do niewoli rosyjskiej. Większość trafia do obozu w Ostaszkowie. W tym właśnie czasie syn jednego z policjantów tak zapisał w swoim pamiętniku. 1 września 1939 roku usłyszałem tylko jedno słowo – wojna. 2 września ojciec mój, Michał Nestarowicz, funkcjonariusz Policji Państwowej, cały czas w ostrym pogotowiu. Rzadko przychodzi do domu, po kolacji wyszedł na służbę. Był to jego ostatni pobyt w domu. 4 września. Dzięki szczęśliwemu zarządzeniu opatrzności znalazłem ojca. Ruszyliśmy w kierunku Grójca. 23 września. Zbliżałem się do przejścia nad Bugiem. Po obydwu stronach drogi grupy uzbrojonych Ukraińców. Wszyscy uzbrojeni. Nadchodzi patrol ukraińskiej milicji. Chcą rozstrzelać policjantów. Jadący oficer sowiecki nakazuje zaprowadzić nas do więzienia. 28 września. Opuszczamy więzienie. Ruszamy pod silną eskortą. Idziemy w kierunku dworca kolejowego. 30 października. Transport zatrzymuje się. Do Ostaszków. To nowy obóz. 18 listopada. Ojciec dowiedział się, że na liście wyjazdu znajduje się moje nazwisko. Że jest to transport szeregowych, cywilów i młodocianych. Przejdziemy na wyjazd do Polski do domu. 21 listopada. Odpływamy z Ostaszkowa. Ostatnie spojrzenie na wyspę, gdzie został mój ojciec. Nie sądziłem, że go już nigdy nie zobaczę. Dzień dobry. Dzień dobry. List do pani z Rosji. O, od Janka. Jeszcze bardzo proszę pokwitować. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Wesołych świąt. Policjant Jan Arabski pisał z Ostaszkowa do swojej żony. Kochana Janeczko i wszyscy, pisałem do was kartkę miesiąc temu. Odpowiedzi nie mam. Jestem zdrów, trzymam się dobrze. Chciałbym wiedzieć, jak twoje zdrowie, jak się czuje dzieciarnia, no i cała rodzina. Tymczasem figa z makiem, święta na karku, a żadnych wiadomości nie mam. Życzę wszystkim najlepszego spędzenia świąt i nowego roku. Janeczko, napisz coś o swoim zdrowiu. Jest chorobą dopińska, ratuj zdrowie, którego pragnie twój i wasz do śmierci. Janek. Mają nas tu już pół roku. Po co jesteśmy im potrzebni? Słyszałem, że mają nas przekazać do generalnego gubernatorstwa. A Niemcy obiecali Rosjanom, że nas rozpuszczą do domów. Może już na święta wielkanocne będziemy razem z rodzinami. To może ciebie puszczą, bo ty mieszkasz w Krakowie. A mój dom jest na Kresach, a tam teraz bolszewicy. Was może puszczą, ale nas będą trzymać. A po co mieliby nas trzymać? Zobaczysz, na święta wszyscy będziemy w domu. Policjanci z Ostaszkowa i innych miejsc na ziemi rosyjskiej nie wrócili do kraju, do swoich rodzin. Spotkał ich tragiczny los.
Oto treść uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 roku. W dokumencie tym zapisano m.in. polecić NKWD, ZSRR sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych i znajdujących się w więzieniach byłych policjantów rozpatrzyć w trybie specjalnym z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary. Rozstrzelane. Na przesłuchaniu były szef kalinińskiego NKWD Dmitrij Stiepanowicz-Tokariew powiedział: był policjantem. To wystarczy, by go rozstrzelać. Dla nich nie pisze się nekrologów. Dla nich jest tylko pamięć wdów albo żebracze modlitwy matek. Albo zdziwione spojrzenia dzieci. I z dnia na dzień rosnąca powoli błona nie dość śmiertelnej rany. Z nocy na noc rosnąca powoli cisza przedawnionego nieszczęścia, która zagłusza krzyk i wołanie niepocieszonych. Zbrodnia niezmierna, ziemia wierna, wieczne odpoczywanie, rekwiem eterne. I znów zamilkły odgłosy kolejnej wojny. Ludzie wracali do normalnego życia. Od zakończenia II wojny światowej minęły 62 lata. Do dnia dzisiejszego nikt nie policzył dokładnie, ilu w tym czasie milicjantów i policjantów poległo na służbie. Kwietnia 1990 roku Milicję Obywatelską przekształcono w policję. Zmieniono rotę ślubowania. Bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet zarażeniem życia.